Witamy Was ponownie, bardzo serdecznie. Wszyscy zwarci i gotowi. Widzę, że naprawdę niewiele ludzi tutaj odpuściło. Jest nas duża grupa. Zaczynamy drugi wątek, czyli panie doktorze, temat nowego produktu ProOpticala. Ja mogę zacznę tym krótkim filmem, który mam do pokazania, bo część ludzi też była na BDS-ie, więc może sobie przypomnieć, ale myślę, że on jest mocno wymowny. Chyba, że pan chce jakby zacząć. To bardzo proszę. Uważam, że warto, dlatego że on faktycznie mówi poza tekstem sporo. Natomiast chcę państwu zaproponować taką rzecz, że może nie będziemy szli dokładnie identyczną drogą, jak nam było to na BDS-ie, lecz powiem sedno na początku, okay, jakby od tyłu, żebyście państwo nie mieli wątpliwości, po co ten produkt powstał. I żeby nie było porozumień odnośnie wątpliwości, to będziemy odpowiadać. Liczę oczywiście, żebyśmy o względnie przyzwoitej porze skończyli. Twoje oko to pracoholik. 90% bodźców wizualnych odbierasz za pomocą zmysłu wzroku. Maltretują go dziesiątki negatywnych bodźców. Najnowsze badania naukowe pozwoliły na otwarcie nowego rozdziału suplementacji. Pierwsza dwufazowa kapsułka linii Clinical Formula o zróżnicowanym procesie uwalniania i wchłaniania dla zapewnienia optymalnego stopnia przyswajalności. DuoLife Clinical Formula Pro Optical. Bogactwo standaryzowanych składników. Formuła wykorzystanych surowców poddana 70 badaniom klinicznym. Przebadana na 4200 pacjentach. Idealny stosunek luteiny i zeaksantyny 5:1. Rekomendowany na świecie. Byś nie przeoczył tego, co najważniejsze. Naturalnie, lecz skutecznie. Czy coś chce pan skomentować, panie doktorze, film? Proszę państwa, gdybyście zrozumieli każde słowo i obraz przedstawiony, to w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Natomiast oczywiście my musimy zrozumieć, że są pewne szczegóły w procesie produkcyjnym, a nawet w formie zaprezentowania tego. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że opakowanie samo w sobie od strony marketingowej sugeruje, że produkt jest wysokiej klasy i należy do produkcji akurat medycznej. To jest jedna rzecz. Natomiast głównie chodziło o to, że przed mniej więcej, w tej chwili jak liczę dokładnie, niespełna 3 lata, mieliśmy produkt płynny, który miał poprawić parametry przede wszystkim zmęczonego wzroku, korygując wady, które możemy nazwać genetycznymi, czyli niedomagania, astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność. No bo pamiętam, że produkt doktor Marszu mówi już dawno, tylko coś tam było. On naprawdę był bardzo dobry, tylko że myśmy poszli, przyznam szczerze, ja dopiero zrozumiałem w momencie, kiedy nam wybito atut z ręki, że myśmy poszli normalną drogą. Zrobiliśmy to lepiej niż inni, i okazuje się, że po opatentowaniu składu, w momencie, kiedy zaczęliśmy rejestrować w tak zwanym międzyczasie, krótki, to było parę dni, między rejestracją i zgłoszeniem do Głównego Instytutu Sanitarnego dla zarejestrowania suplementu, to jest wszystkie normy, okazuje się, że w tych 3 dniach ktoś wpisał jeden ze składników z naszego zestawu suplementacyjnego na listę leków. Państwo się domyślacie, że tutaj jest przeciek, mówiąc inaczej, wywiad technologiczny. To bardzo źle świadczy o akurat biurze patentowym, ale może zbieg okoliczności, nie będę nikogo obwiniał. Stało się tak. I w którymś momencie chcę państwu powiedzieć, że z tego się najbardziej cieszę, bo kiedy zaczęliśmy dopraszać, a w niektórych przypadkach naukowcy sami zaczęli się do nas zgłaszać, zwłaszcza ci z zagranicy, proszą wręcz o możliwość współpracy. I ja w którymś momencie zadałem pytanie, dlaczego chcecie z nami współpracować? A oni odpowiadają, bo wiecie, macie odwagę iść innym torem. To znaczy myśmy wyznaczyli dyscyplinę i kierunek działania, gdzie prace naukowe czasami wykonane, chociażby na poziomie pracy doktorskiej czy habilitacyjnej, mają ważkie odkrycie udokumentowane. Natomiast nie ma mocy finansowej albo woli, żeby wdrożyć to. I naraz ci ludzie przychodzą do nas i mówią, co ty masz, co my mamy. I w ten sposób dochodzimy do pewnego momentu. Ja widząc, że nie ma możliwości wprowadzenia produktu płynnego, doszedłem do wniosku, że w ogóle to nas ogranicza i wypowiedziałem słowo, a okazuje się, że ono było zbawienne w skutkach.
panowie, ale przecież każdy narząd naszego organizmu nie został stworzony po to, żeby go polewać. Oko jest takim samym narządem jak wątroba nerki czy płuca i musi być odżywiane wedle kodu genetycznego. Układ pokarmowy musi przygotować produkty, te, które przyroda nam stworzyła. To było przecież oczywiste. To znaczy, my będziemy strycznie to poddawać. I w tym momencie się zaczęło. No tak. To, żeby to zrobić, to teraz wiemy, co jest potrzebne. I w jaki, żeby było ilościowa luteina do zaopsatyny, to zaczęliśmy analizować badania na całym świecie. Ja tu przerwę na chwilę. To czym nas wyróżni, tak? Bo to clinical formuła, tak. Nie medical formuła. Czym nas to wyróżni? Czym rada naukowa nas zaskoczyła? Poszliśmy oczywiście tym samym torem, co formuła medical, ale postanowiliśmy to wszystko potwierdzić badaniami klinicznymi. Co przede z tymi badaniami? Bo to tego, żeby wyjaśnić. Badania kliniczne, składniki, czy to co? One dotyczyły obszaru działania luteiny i zooksantyny jako czynników poprawiających parametry wzroku w zakresie wad genetycznych i wad nabytych. I one zostały przeprowadzone, jak zostało podane, w granicach około 70 na samym wzroku, ale ponieważ luteina wpływa również na kosmetyczne walory naszego organizmu, czyli na cele, równocześnie na wchłanialność na błąki, więc one poszły również w tą stronę. Sumaryczna ilość badań to przekracza setkę klinicznych badań. Natomiast myśmy zrobili dodatkowe badania potwierdzone na 4200 pacjentów, które określiły, jaka proporcja luteiny do zooksantyny jest najkorzystniejsza dla wzroku, żeby w pełni działa. Bo jeżeli przekroczymy proporcję 1 do 5, to okazuje się, że nie tylko, że to się nie wchłania, ale nie działa dobrze. No więc jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która opatentowała proporcję z luteiny do zooksantyny. I to był klucz. To zostało oczywiście opatentowane i jeszcze raz podkreślam, gdyby ktoś w tej chwili chciał sięgnąć po akurat nasz pomysł, to będzie musiał od nas wykupić licencję. Ale myśmy dokonali czegoś jeszcze więcej przy okazji. I to Państwo, jeżeli zrozumiecie, to zrozumiecie, że myśmy wyznaczyli nową linię suplementacji klinikal. Bo badania te, które zostały przeprowadzone, dotyczą tylko wzroku. Ale są badania, będziemy wyznaczać badania kliniczne, powiedzmy sobie, na prostatę albo na jakikolwiek narząd dodatkowy, ponieważ najnowsze osiągnięcia odkryte chcemy wdrożyć. Myśmy stworzyli coś w rodzaju rakiety, nie chcę wahadłowca powiedzieć, bo wahadłowiec leciał i powracał. To ma dotrzeć do miejsca przeznaczenia 100% gwarancją jakości tego, co zawiera w sobie. Czyli tu, panie doktorze, najbardziej istotna jest ta kapsułka. Ale rzeczywiście. I formuła. I to jest opatentowana ta formuła, bo ona jest dwuskładnikowa z pewnym opóźnieniem wchłaniania i rozbicie. To jest bardzo ważne. To też potwierdziły badania kliniczne. Skuteczność na 4200 akurat pacjentach. Że tego typu proporcja luteiny do zooksantyny to raz, ale formuła rozdzielenia substancji stałych i tych, które zawierają przede wszystkim akurat są w płynnej formie, bo luteina może być podawana tylko z tłustym materiałem. Dlatego kapsułka ma dwie. Oczywiście, to jest olej podawany z safranowy i z akurat z soli. Dlatego, że one mają proporcje takie, że pozwalają w pełni, mówię, przyswoić luteinę zooksantynę. I te proporcje myśmy ustalili na 1 do 5. Oczywiście ktoś robił badania na ten temat, ale myśmy, wybierając z badań klinicznych, szli jakby tropem, żeby dojść do tego. Zleciliśmy później badania nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dlatego to, że tak powiem, trwało, bo się niektórzy z naszych klubowiczów już nie mogli doczekać, że nie ma, że to nie takie proste. Mieliśmy dzisiaj absolutną pewność, że to, co było pomysłem, będzie potwierdzone absolutnie w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że luteina zooksantyna jest odporna na kwas. Wobec tego ona może być podawana poprzez akurat bezpośrednie rozpuszczenie płynne, bo tylko w takim charakterze płynnym jest podawana i w żołądku uwalnia się, ale błona już żołądkowa jest w stanie wchłonąć część. Reszta przypływa do środowiska alkalicznego i nie ma przeszkody, żeby dalsza część była wchłaniana. Natomiast to, co jest zawarte w małej kapsułce i zawiera pozostałych składników, sumarycznie jest ich 15. My mu wyróżniamy 14, ponieważ
kolagen jest czynnikiem nieodzownym dla regeneracji wzroku i on się tam również znajduje. Proszę pamiętać, że gałka oczna jest jedynym narządem w organizmie ludzkim, który, jak powiedziałem, nie starzeje się, mówiąc z założenia. Okay. On jest zbudowany w 85% z kolagenu, więc kolagen codziennie do tak zwanej regeneracji bieżącej jest potrzebny w gigantycznych ilościach. Oczywiście gałka nie jest tak duża, wobec tego ta proporcja zawarta w tej kapsułce wystarcza do bieżącej regeneracji i potrzeb biologicznych naszego narządu, dwóch w zasadzie. Jakby ten temat tej kapsułki właśnie troszkę rozbudować, co jest w tym, co jest z tymi, po co, jakie składniki? Jeśli chodzi o luteinę, zeaoksantynę i astaksantynę, to są akurat nie czynniki... W tej płynnej formie. Tak, które zaliczamy do praktycznie likopenowców, czyli od karotenu pokrewnych, i one są nieodzowne dla regeneracji plamki żółtej, ale również siatkówki oka. I żeby to zrozumieć, to przynajmniej przypomnę parametry fizjologiczne oka. Gałka oczna, jak Państwo ją widzicie, to no jest, ma kształt kulisty. Natomiast dwie błony warunkują wewnętrzny stan, bo wewnątrz ciśnienie jest uwarunkowane płynem, w którym w zasadzie jest zawiesina kolagenu. Ale te dwie błony, pierwsza to jest białkówka, która w przodzie przechodzi w przeżoczystą błonę zwaną rogówką. W niej oczywiście później jest naczyniówka, która w tyle ma praktycznie na 1/3 wypukłości receptory nerwowe i punkt główny zbiorczy tak zwanej plamki żółtej, gdzie jako nerw główny wszystkich receptorów wzrokowych wpływa do płata potylicznego. Za akurat tuż za gałkami ocznymi krzyżują się te nerwy wzrokowe. Następuje skrzyżowanie wzrokowe, które polega na tym, że z lewej strony każdego oka nerwy przechodzą na lewą stronę płata potylicznego, a z prawej strony środkówki oka przechodzą na prawą stronę. Wobec tego to, co jest akurat źrenicą, znajduje się akurat w drugiej błonie, czyli w tej, którą nazywamy naczyniówką, bo ona rzeczywiście jest dobrze unaczyniona. Są to naczynia włosowate, które ją odżywiają. No oczywiście na wysokości tej źrenicy znajdują się rzęskowe ciała i soczewka, która ma zdolność akomodacji dzięki akurat pracy mięśni, która... Skomplikowane to. I w tym momencie proszę pamiętać, urządzenie, że tak naprawdę gałka oczna jest niczym innym jak fantastycznym aparatem cyfrowym. Odbiera obraz, który jeżeli się dostosuje do tego soczewka, to mówiąc inaczej, pomniejszony, odwrócony trafia na siatkówkę. W siatkówce, w zależności od tego, kim kto jest, jeżeli jest to pani, to ma 85% analizatorów koloru. Mężczyzna, pan doktor mówi, mężczyzna widzi tylko 15% akurat koloru, bo to decydują o tym pręciki o jasno, tak zwanym białym, czarnym, a kolory są odbierane poprzez czopki. I w tym momencie dopiero to dochodzi do płata podelicznego i on odwraca obraz, powiększa go wyobraźnią naszego mózgu. Także naprawdę pracuje ten komputer z tyłu. W związku z tym te czynniki są konieczne nie tylko dla oczu, żeby odbudować zawartość ciśnienia wewnątrzgałkowego, wyprostować czasami wady drobne, jak astygmatyzm, bo są pofałdowana rogówka, czy soczewka nie skupia właściwie ogniska centralnie, tylko przed soczewką następuje, to jest krótkowzroczność, dalekowzroczność za. W związku z tym ten preparat, gdy mamy tego typu wady, ja chcę, żebyście Państwo zrozumieli, nazywamy je wadami. W gruncie rzeczy to jest przypadłość, którą można traktować tak samo jak niski wzrost, który komuś przeszkadza, i wysoki wzrost. Długowzroczność może być odpowiednikiem długowzroczności, krótkowzrok, niskiego wzrostu. Ten niski chciałby być wysoki, a wysoki chciałby być niższy. Tak. I to jest nasz problem. Natomiast w tym momencie techniczne dozbrojenie wzroku w okulary w zasadzie koryguje tego typu wady, ale równocześnie, jeżeli my zaczynamy stosować czynniki, które biologiczną zdolność potrafią, mówiąc, wynieść na wyższy poziom, to nawet deformacja, przynajmniej przy astygmatyzmie, powoduje, że następuje wypłycenie tego refleksu odbitego. Czy równocześnie tak zwane ciałka rzęskowe są sprawniejsze w akomodacji. I my jesteśmy w stanie skorygować wady stwierdzone przez okulistę
dodając tego typu preparatu, regulować. Tylko jak mnie Państwo pytacie, a ile? Czy 100%? Otóż odpowiem Państwu, że dokładnie tak, jak zdolność odpornościowa każdego organizmu. To jest cecha genetyczna. Jeden ma zdolność na poziomie 30% regeneracji i jest w stanie o 30% spowolnić proces starzenia, a mimo tego, że białka się nie starzeje, to poddawana jest czynnikom środowiskowym, negatywnym czynnikom. I jednym z najgorszych czynników jest nadmiar ultrafioletu, mówiąc inaczej, emisji światła sztucznego, które trafia do gałki oczu. A ja się dziwię, czemu mnie tam czasami, jak wchodzę do galerii, to światło tak denerwują. No ja, to jest, ja teraz rozumiem. Podałem na BGS-ie przykład, który jest klasyczny dla mnie i to powtórzę Państwu. Kiedy miałem dokładnie 55 lat, ja zrobiłem sobie też tak zwane kluczowe badania w zakresie wzroku i dna oka. Po to, że chciałem zobaczyć, ponieważ na siatkówce oka można zauważyć zmiany ewentualne, które dotyczą również jakby pierwszego kroku w stronę cukrzycy. I okazuje się, że pani okulistka, która zleciła oczywiście badania, wyników badań na oka nie miałem, ale chciała sprawdzić mój wzrok. I okazuje się, że przeczytałem wszystko, ona pyta, czy pan mówi na pamięć. Tabelkę. Mówię, nie, wie pan, ale patrzę na pana PESEL i nie powinien pan tego widzieć. Pytam, dlaczego? No, myślę, że ta pani nie była do końca douczona, że wzrok się nie starzeje wraz z wiekiem, bo wiek jest tylko wyznacznikiem czasu, a nie siłą. To co nam ten wzrok tak natomiast pogarsza? Pogarszają czynniki środowiskowe. Mm-hmm. Jednym z najgorszych czynników jest nadmiar światła słonecznego. I moją wadą, nie ukrywam, to jest wstręt do okularów, które w tej chwili założyłem, bo zrozumiałem, że 1,5 dioptry to nie jest dużo, jak na mój wiek, ale na tyle mi to przeszkadza, że czasami wyraźnie już nie widzę. Natomiast wiedzą Państwo, kiedy sobie zepsułem wzrok, dokładnie w rok po tej wizycie u okulisty, bo wtedy miałem raz po raz wyjazdy do Afryki Środkowej i na pustyni realizowałem materiały i w tym momencie uznałem, że jak stoję przed kamerą i spełniam relację, to po pierwsze jeszcze miałem blendę, czyli takie odbite światło, że nie było światło do ołu, więc wytężałem tak, żeby patrzeć prosto, a światło słoneczne niestety trafiał na siatkówkę. Dokładnie jak przyjechałem do kraju po jednej wizycie, a później za 2 miesiące pojechałem po raz kolejny. I naraz okazuje się, że wzrok mi się popsuł. Najpierw było 0,8, a później doszło do 15. W tej chwili się to zatrzymało, bo ja już wiem, jak mam postępować. No, wracając do tej kapsułki, no, więc, panie doktorze. Wracając do tej kapsułki. Widzimy formę Państwo, płynną i formę stałą. Tak? I teraz tak, bo forma płynna była tym czynnikiem, który jest regeneratorem tych elementów neurologicznych, czyli siatkówki oka, plecików, czopków, nie, plamki żółtej i wpływa na odwrócenie. Natomiast pozostałe funkcje, czyli oczywiście stała część, spełnia kapitalną rolę w tak zwanej naturalnej regeneracji albo odbudowania tego, co potrzebuje odbudowy. I polećmy sobie oczywiście Lichowen. Lichowen wpływa na właśnie tą zdolność adaptacyjną naszej soczewki. Czyli mówiąc inaczej, akumulację. Jeżeli my dodajemy to, u niektórych osób może się to poprawić nawet o 30%. Rzadko się zdarza, żeby regeneracja przekroczyła zdolność 30%. Ktoś kiedyś, badając obiektywne zdolności człowieka, powiedział, że optimum tak zwanych adaptacyjnych zdolności dostosowania do środowiska i regeneracji, te, które organizm może wyzwolić, to jest 30% ponad to, co w danym momencie jest potrzebne. Czyli tak naprawdę potencjał u nas jest, tylko trzeba mu dać materiał żeby on... No tak. Czyli te tak zwane wady w tym zakresie jesteśmy w stanie skorygować. Bo sobie nie obiecujcie sobie, że jeżeli ktoś ma 14 dioptrii, to my odejmujemy 10. No tak. To jest prawie, że niemożliwe. Natomiast generalnie poprawa wzroku u osób, które już zauważają, że coś się dzieje, jest w stanie naprawdę poprawić nam komfort absolutny. To co nam jest z składników? Ja powiedziałem o likopenie. Likopen również wpływa na, przede wszystkim na tą akomodację i on wpływa również na tak zwany filtr odblaskowy. Cynk jest potrzebny do regeneracji samych włókien nerwowych, czyli siatkówki oka, ale równocześnie to jest nieodzowny czynnik naszej odporności, czyli żeby infekcji nie była. My wiemy, czyli dodatkowo. Jeżeli z zewnątrz chemiczne czynniki atakowe są, bo ja już nie mówię o makrocząsteczkach w pyle, na przykład na Śląsku, które z kombinów wracając ranią nam rogówkę, to równocześnie chemizm środowiskowy wpływa na to, że uszkadza nam. To przenika, mimo tego, że błony normalnie są nieprzenikliwe, ale to jest naturalny materiał.
biologiczny, więc on to wchłania. Cynk jest potrzebny, żeby mówić naszą odporność środowiskową podnieść i ogólną, ale przede wszystkim do regeneracji siatkówki oka. Bardzo ważną cytryn jest chiński. Proszę sobie wyobrazić, że cytryn jest chiński, praktycznie widzenie jasne, czyli tak zwane odróżnienie punktu najbliżej siebie leżącego pozwala precyzyjnie określić. Chcę Państwu powiedzieć dwa fakty, które decydują o tym, czego zastosowano. Praktycznie odpowiedziałbym setek, a nawet tysięcy lat, nie, myśliwi chińscy, którzy w Mandżurii również polowali, i na przykład na tygrysa śnieżnego, to proszę Państwa szli z workiem wypełnionym cytryncem chińskim, ponieważ w tym momencie wodę mieli ze stopionego śniegu albo nawet zjadanego śniegu. Jak upolowali coś, czasami trzeba było dwa tygodnie iść i nie jeść nic innego poza tym, co wyostrzało to zmysły wszystkie, a równocześnie dawało poczucie sytości, czyli podnosiło metabolizm na bazie materiałów zapasowych, bo człowiek chudy nawet ma podściółkę tłuszczową i w tym momencie organizm przy cytryncu wykorzystywał maksymalnie zapasy człowieka, wyostrzając zmysły. Natomiast lotnicy amerykańscy w czasie II wojny światowej w czekoladach jedni mieli guaranę, a drugi mieli cytrynce. Okazuje się, że cytryniec bardziej się sprawdzał, bo 12 godzin latali, mówiąc inaczej, i patrzyli. I patrzyli. To jest jedna rzecz. Pestki winogron? Winogrona to antyoksydanty. Wiedzą Państwo, resveratrol, ptyrostilben, ale generalnie antocyany. Podobna rzecz, borówka czernica. Fantastyczny czynnik, który spowalnia naturalny proces uszkodzenia. My mówimy proces starzenia. Tak naprawdę gałka oszczędna się nie starzeje, tak jak inne tkanki. Ten czynnik przeciwdziała, mówiąc inaczej, czynnikom środowiskowym, które utleniają tkankę, czyli uszkadzają jako środowiskowy czynnik. W podobny sposób czarny bez czy czarna porzeczka. Sumaryczna ilość. I teraz pytanie, dlaczego myśmy na tyle składników? Bo okazuje się, że w ten sposób staraliśmy to się synergizować pozostałe składniki, że proporcja dzięki temu, mimo tego, że myśmy przestrzegali zgodnie farmakopeą, właściwe proporcje, by nie przekroczyć wagowych ilości, uzyskaliśmy skutek, który w badaniach na chromatografię daje, no powiedzmy o czasami 200% wyższe skuteczność niż wagowej ilości. Więc to chodziło o to, żeby to... Mało tego, jeśli chodzi na przykład o czarny pes czy borówkę, są to fitoremediacyjne rośliny. Nie fitoremediacyjną jest czarna porzeczka, bo czarna porzeczka, gdyby była pozyskana z upraw na przykład przydroża, to ona kumuluje metale ciężkie, więc w tym przypadku musieliśmy absolutnie mieć gwarancję jakości surowca. Pozostałe same się broniły dzięki tej współpracy korzenia tej rośliny z określonymi bakteriami. Natomiast bardzo ważną rolę spełniają pęciki szafrana, dlatego że my oczywiście safranol jako wyciąg z rośliny, która aksamitką się nazywa, zawiera skład prawie identyczny jak szafran. Nie dlatego myśmy podali tamtą, bo akurat rozpuszcza się idealnie, ale aksamitka jest pozyskiwana, mówiąc inaczej, była powszechnie pozyskiwana, natomiast nie szafran ekologiczny jest spoza naszej strefy klimatycznej pozyskiwany. I woleliśmy tak zwaną fitoremediację naszą. Natomiast szafranowy wyciąg o tyle jest istotny, że on wpływa na regenerację, zwłaszcza pręcików, ale co ważne, że on ogólnie wpływa również na inne zmysły. Okazuje się, że w przeszłości to kobiety wykorzystywały szafranowe przyprawy po to, żeby mężczyźni, mówiąc inaczej, mieli sprawniejsze libido. Więc również zmysły mężczyzn, zwłaszcza wzrok, dostrzegał na przykład walory kobiece, których wcześniej mężczyzna nie dostrzegał. Więc to między innymi podkreśla, że człowiek praktycznie wiedział, że szafran taką rolę ma. Dzisiaj w kompozycji synergicznej on podnosi na wyższy poziom skutecznego działania całą zawartość tego, co myśmy zawarli. Wobec tego to wnętrze jest nie mniej istotne, jak główne czynniki regeneracji tych podstawowych struktur gałki ocznej. Ja mam pytanie, panie doktorze, dlaczego akurat ten produkt Pro Optical jest takim produktem, który otwiera linię tych nowych produktów, proszę Państwa, posiadających tą temat badań klinicznych? Najprościej mógłbym powiedzieć, że są dwa fakty. Pierwszy fakt, że myśmy rozpoczęli już myśl, i to też nie jest bez znaczenia, że wzrok jest najwartościowszym zmysłem. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę,
że 80% efektów środowiskowych przechodzi do naszego mózgu poprzez wzrok. Jeżeli wzroku nie mamy, to nasz organizm stara się to zrekompensować wysublimowanym odczuciem albo dotyku, albo słuchu, albo węchu. I to jest... No tak, mówi się, że ktoś ma słaby wzrok, to bardziej słucha, oczywiście, uważniej. To jest też pewna forma treningu. Natomiast tak naprawdę jak się bada, ile informacji dociera do nas, to te informacje, które cywilizacja nam wyznaczyła i powiększają naszą zdolność intelektualną, ze słowa pisanego do nas docierają. Jeżeli wzroku nie mamy, to już nam utrudnia przynajmniej odczyt tego, co człowiek inny stworzył dla drugiego człowieka. Mądrość pozyskujemy nie tylko przez praktycznie działanie bieżące, ale ktoś odkrył, więc my już wiemy, możemy się z tym zapoznać. Gdybym dzisiaj tylko polegał na tym, co ja jestem w stanie stworzyć, to bym dreptał w miejscu. Ja po prostu wykorzystuję mądrość ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy wcześniej coś stwierdzili, albo w tym samym czasie stwierdzają, ja to łączę wraz z moimi akurat członkami Rady Naukowej w logiczną całość. I to mi daje ogromną satysfakcję, że ludzie, którzy mają potencjał kierunkowej wiedzy, genialnie, ale holistycznie nie byliby w stanie tego ogarnąć. Naraz razem pracując, jesteśmy w stanie uzyskać zdecydowanie lepsze efekty. To potwierdza, że w zbiorowości jest siła. Wobec tego Państwo, jeżeli jesteście członkami klubu Dual Life, czy w ogóle staracie się z nami współpracować, to pamiętajcie, póki jesteście razem i ze sobą nie konkurujecie, jesteście mocni. Jak zaczniecie używać, mówiąc negatywnych cech ludzkich, czyli konkurować ze sobą, zniszczycie pewne wartości. Jest to jedna z największych wartości. Zresztą ja czasami to mówię i dzisiaj chcę to jeszcze podkreślić, że sposób na życie i sposób, mówiąc inaczej, na ekonomiczne funkcjonowanie dla mnie jest również w innym obszarze, czyli w realizacji filmów, tym bardziej, że mój syn pracuje w tym dziale. I mniej stresujący, ale satysfakcja jest nieporównywalna z tego, co ja z Państwem robię. Dokładnie. Dzięki Wam, że dajecie sens do nowego życia, wartości tego, co może człowiek człowiekowi. Sami zresztą wiecie, że często ci, którzy do Was przychodzą z pewnym problemem i naraz zaczynają się suplementować, ja nie mówię tylko o Prooptikalu, ale generalnie o naszych suplementach, które wcześniej zostały wdrożone. I naraz ci ludzie mówią, że latami się leczyli i tak naprawdę połykali bezradni. I naraz w wielu przypadkach to się poprawia w sposób diametralny. Więc to oznacza, że myśmy wybrali kierunek taki, który ludziom pomaga, równocześnie daje satysfakcję, że z naszej aktywności przechodzą profity bezpośrednio na nas. Zresztą praca powinna być w jakiś sposób też wynagrodzona. Panie doktorze, mamy slajd, który mówi o naturalnie, lecz skutecznie. W czym możemy się jakby tutaj spodziewać największego obszaru dobrodziejstwa, ja bym to tak nazwał? To ja jeszcze przy okazji, jak Państwo patrzycie na ten slajd, to możemy czytać każdy zapis, bo myślę, że to będzie jednoznaczne. Chroń oczy przed ultrafioletem. I to jest jeden z najgorszych czynników. Wobec tego uwaga. Okulary przeciwsłoneczne są wskazane dla każdego, tylko pamiętajcie, okulary słoneczne powinny być tak samo pozycjonowane jak szkła optyczne, i nie z plastiku, dlatego że okazuje się, że te, które mają ładny kształt, często są kupione za niewielką kwotę, równocześnie w trakcie działania promieni słonecznych uwalniają pewne związki chemiczne, które normalnie chemicznie penetrują nasz wzrok, niezależnie od tego, że w ogóle do nich chroni. Więc proszę pamiętać, że tak naprawdę okulary muszą mieć swoją cenę i na ogół tak bywa, że tak zwane topowe firmy, no mówi się, że mają swoje renomę, nie dlatego, że one akurat tak się nazywają, bo to też gdzieś około 30% prawdopodobnie wynika z tego, ale tak naprawdę dlatego, że dają pewną wartość, która optycznie została stwierdzona. To, co ładnie wygląda i możecie kupić na straganie gdzieś tam, to niekoniecznie ma służyć, nie służy wzrokowi. To ponad wszelką wątpliwość Państwo rozpatrzą. Jeśli chodzi dbaj o wzrok ogólnie, no to zwróćcie Państwo uwagę, dbaj o dobre oświetlenie. Wobec tego w momencie, kiedy się pogarsza jakość światła, to my coraz bardziej wytężamy wzrok. Przede wszystkim męczymy mięśnie i w tym momencie, w którymś momencie akomodacja nasza się może popsuć. I w tym momencie może się naprawić krótkowzroczności, konieczności sięgania po okulary. Dbaj o okulary do aktywności. To znaczy każda aktywność wymaga tego. Przy prowadzeniu samochodu, jeżeli mamy już stwierdzony defekt, powinniśmy stosownych okularów używać. Jeśli chodzi o relaksuj się i wysypiaj, proszę Państwa,
antyoksydacja najskuteczniejsza. My stosujemy borówkę czarną, równocześnie winogrona ciemne. W produkcie. Po to, żeby przede wszystkim zrelaksować wzrok, a my najlepiej jesteśmy w stanie zrelaksować to sen. Sen w czasie snu dzieją się rzeczy fantastyczne. Oczywiście chcę powiedzieć, że w tym przypadku Dual Life Mode spełnia kluczową rolę, bo pogłębia stan wiązania toksyn, podnosi sprawność produkcji głównie enzymów wątrobowych, w tym glutationu, który podnosi naszą odporność, a przede wszystkim poziom serotoniny, dopaminy, regulację hormonalną i przede wszystkim odblokowuje nam krótką pamięć. Z rana się budzimy wypoczęci w całym zakresie naszych możliwości. Ja mam to pytanie, panie doktorze, to teraz jeżeli ktoś ma na przykład kłopot z wzrokiem w jakimś obszarze i używa tego produktu i dołoży sobie Dual Life dzień i noc, to rozumiem, że ten efekt będzie jeszcze większy. Bo proszę pamiętać, że ten Dual Life został wymyślony po to, żeby czy innymi suplementami, ale na poziomie komórkowym homeostazy. Podstawą jest trzeba utrzymać. Czyli proporcje, kto to robi. No w dzień psychomotoryczna sprawność jest zależna od tego, co w białej butelce, a na noc, żeby to, co było złogiem postresowym, co było zanieczyszczeniem z produktów spożywczych, co było zanieczyszczeniem z zażytych leków, czy mówiąc najprościej, rozregulowaniem organizmu i obniżoną odpornością, podnieść na poziom przynajmniej optymalny. Oczywiście konsekwencja tego działania jest taka, że jeżeli zażywacie jeden raz, rozpoczęliście suplementację i nie oczekujcie, że będzie optymalny. Natomiast po pewnym czasie, dla każdego jest to inny czas. Przy okazji, jeżeli mówimy już o Dual Life, który powinien być zażywany przy suplementacji z każdym innym suplementem, dlatego że on na poziomie komórkowym przede wszystkim, pamiętajcie, przywraca obecność enzymów, które aktywują regenerację. My podajemy materiał, chociażby w przypadku gałki ocznej, ale jeżeli nie będzie normalnie sprawnego aparatu Golgiego, który uaktywnia gałkę oczną, każdej komórce budującej struktury gałki ocznej odtworzenia funkcji, która jest biologicznie przypisana, ale spadła na niższy poziom, to tego nie będzie. Nie uzyskamy. No tak. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Również tak samo na to wpływa aktywność fizyczna, dlatego że statyczność nasza w pracy powoduje, że w dolnej partii ciała dochodzi do zastoju przede wszystkim limfatycznego i krwionośnego. I co się wtedy dzieje? Nie odpływają metabolity z dolnej partii ciała. Oczywiście często czujemy ból nóg, ale w gruncie rzeczy zaczynają się z tamtego obszaru stany zapalne. Często opuchnięcia w okolicach kostki sugerują już, że nerka jest obciążona, dlatego że w tym obszarze powstał stan zapalny i na przykład mocznik, który miał się dostać do nerki do filtrowania, zaczął destrukcyjnie działać na obszar tkanki, która buduje naszą podudzie. W konsekwencji to wpływa również na wzrok. Wobec tego suplementacja, którą myśmy przewidzieli jako globalna czy jednostkowa pozostała, wpływa również na ten... Wszystko się jedno z drugim łączy. Ten jest precyzyjnie dobrany do samego narządu. Bardzo precyzyjnie. Dostosowane okulary lub soczewki. Przynajmniej raz w roku powinniście Państwo zbadać sobie. I czasami, jeżeli widzimy, że zmiana następuje, to okulista sam Wam powinien podpowiedzieć. Proszę najpierw iść do optometry, a dopiero później do okulisty. Bo okulista dobierze Wam okulary, a optometra pomierzy parametry. Proszę Państwa, jeżeli ja robiłem sobie badania, to ja straciłem, proszę słuchać uważnie, o optometrię 1,5 godziny, bo chciałem, żeby dogłębnie wszystko mi zbadał. I dopiero w oparciu o to wiedziałem, że precyzyjnie do jakiejś tam części dioptrii określi parametry. Bo jeżeli lekko za dużo albo lekko za mało, to też jest niedobrze. No tak. Więc to ponadto. Jest no patrz, zdrowo tak, dla oczu. No, luteinę możecie Państwo z wszystkimi praktycznie roślinami, które mają barwę czerwono-żółtą, papryka na przykład, czy nie, marchewka i temu podobne, ale są rośliny, chociażby szpinak również zawiera luteinę, żeby była jasność. On nie jest oczywiście sam ani czerwony, ani żółty, natomiast on zawiera. Dbaj o odpowiednią suplementację. To jest o globalną suplementację, o czym już powiedziałem. Zachęcaj do tego innych. No wiadomo, że... Prosta dbacie, sprawa, no, tak. Prostą, dzisiaj mam chyba tu pytanie, panie doktorze, bo odnośnie okularów pan tu porusza. Czy zatem tak naprawdę czy okulary nam są konieczne w tej sytuacji, czy nie są w pewnych obszarach? No bo tu mówimy o tym, że to nam wspomoże. Jak to z tą sytuacją? Powiem, że
Okulary słoneczne są potrzebne. Okulary, te, które korygują wzrok stwierdzony, że nie domaga, będą również potrzebne. Ale tak naprawdę, gdybyśmy wcześniej zadbali nawet u naszych dzieci o to, żeby ich wzrok się nie starzał w sensie zupełnie niepoprawnego terminu, bo on sam z siebie się nie starzeje. Czynniki się... Czyli tych czynników, najmniej czynników. Bo proszę pamiętać, że tak jak na samym wstępie od razu zadeklarowałem, że przebadano dokładnie, że gałka oczna jest wyjątkowym narządem, bo on najwięcej informacji dostarcza organizmu. I sam organizm dba o nią do tego stopnia, że postanowił, żeby ona się nie starzała wraz z wiekiem. Czyli żeby wiek nie był wyznacznikiem destrukcyjnym, ale czynniki środowiskowe są. I jeżeli my nie dbamy o tak zwaną higienę oka, a we współczesnym świecie jednym z najgorszych czynników to jest właśnie penetracja jonów dodatnich z urządzeń elektronicznych. Na drugim miejscu... Czyli te komputery, w które się patrzymy często... Chemia środowiskowa był zawieszony, czyli zawiera wiele związków, włącznie z siarką, które dostają się też do gałki ocznej. No tutaj mógłbym wymienić wiele dodatkowych czynników i przede wszystkim niedobór światła. Jeżeli mamy korzystać, to mówiąc... Czyli żeby nie wytężać tego wzroku. Powiem Państwu, że tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy zauważać, że zmiana żarówek, nawet tych energooszczędnych, energooszczędne początkowo była fatalna w skutkach naszego wzroku. W tej chwili zaczęto poprawiać parametry długości fali, bo dosłownie światła słonecznego nie odtworzymy tym, mówiąc, sodowym światłem, czy właśnie z gazów szlachetnych, dlatego że one frakcje niepełne dają. W związku z tym one są oszczędne, bo to się świeci gaz, czyli inny czynnik, który wypełnia to i daje oczywiście małe zużycie energii, natomiast tak naprawdę dla wzroku nie jest to najlepsze. Jeżeli musimy skorzystać akurat z takiego światła, to korzystajmy z światła, które naprawdę oświetla. Mamy kwestię oczymistrza, czyli co z normami, jak to wygląda tutaj w tej sytuacji, bo mamy tu informację, że 90% populacji ma brak. To dla Państwa jest informacja, że jeżeli my potrzebujemy około 6 mg dziennej akurat porcji, a nie doby, przepraszam, roczne jednostki na wzrok, a tak naprawdę na całym świecie niedobór jest tragiczny. I tam, gdzie najzdrowiej żyją w Japonii, okazuje się, że z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, przede wszystkim wiatry, które powodują akurat taki deficyt, że tam jest 0,35. Zwróćcie Państwo uwagę, w Ameryce Północnej niby jest lepiej, bo jest 1,1, ale do 6 jest bardzo daleko. No tak. Europa w zasadzie wcale się dobrze nie ma, bo nawet jeżeli na przykład w północnych Niemczech i we Francji Północnej jest to prawie 3,8 do 4, to w pozostałych rejonach są dużo mniejsze. Jest akurat mniejsze. Okazuje się, że tam, gdzie jest zdrowa żywność, na przykład na południu Europy, ultrafiolet bardziej dociera, bo więcej dni słonecznych powoduje, że jeżeli nie nosimy okularów, to po prostu uszkadzamy sobie wzrok. Więc odpowiedź jest trzeba mieć prosta. Wiedzę szeroką dzisiaj, to i teraz, panu szczerze, co to oznacza? To oznacza, że my wchodząc na ten poziom, mówiąc inaczej, oferty rynkowej linii Medical, proponujemy światu tak oryginalny produkt, którego nikt dotąd jeszcze nawet nie przemyślał, a my go wprowadzamy. No więc patentami już zagwarantowany, badaniami klinicznymi. Żeby te normy nam podnieść. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że przeciętnie, to możecie sprawdzić, jeżeli wprowadza się jakiś lek, na poziomie około 1000 badań klinicznych, to jest naprawdę bardzo dobry wynik potwierdzający słuszność. A myśmy zrobili 4200 i chcę Państwu powiedzieć, że tak zwana średnia wyszła, że w niektórych przypadkach pacjenci przy tak zwanej wadzie wzroku pośredniej mieli relatywnie blisko 50% korzyści. Niektórzy mieli 10%. Średnia wychodzi na poziomie 30%. No ale wiedzą Państwo, jak to są z średnią. Tak jak z średnią zdradzania żony. Jeżeli co czwarty zdradza, to niekoniecznie wpadnie to na ciebie. No więc to w tym przypadku akurat jest taka średnia. I badania kliniczne są po to, żeby potwierdzić założenie. Największą skuteczność. Największą skuteczność. Ta naprawdę skuteczność jest ponad przewidywalną przez nas i to nas bardzo cieszy. Ten produkt jest bardzo skuteczny, ale to nie oznacza, że jeżeli on wchodzi na rynek, że my nie będziemy śledzić, co się dzieje w badaniach naukowych, bo jeżeli cokolwiek się ujawni, to podobnie jak pamiętacie Państwo z formulacją naszej kapsułki.
która początkowo nie była, mówiąc inaczej, wegańska, a w tej chwili nie dość, że jest wegańska, to to, co staje się atutem tej akurat naszej kapsułki, konkurenci nasi twierdzą, że to jest wadą jej. Czyli mówiąc inaczej, no starają się zdeprecjonować wartość tego, co faktycznie zdrowie służy. Teraz w podsumowaniu, tak jest. Dwufazowa formuła była konieczna, dlatego że chcieliśmy uniknąć... Czy tej kapsułki. Tak, oczywiście. Pytanie jest takie, jaki procent luteiny zooksantyny jest w stanie być uszkodzony przez, mówiąc inaczej, jaki procent luteiny zooksantyny jest w stanie dotrzeć do organizmu, gdyby nie było tej formuły. Okazuje się, że gdybyśmy nie rozdzielili fazy, podali z pozostałymi składnikami, to okazać się mogło, że proces, który był wygenerowany w żołądku na czynnikach, które są podatne na nadmiar kwasu, powodowałby nieprawidłowe wchłanianie luteiny, która w tym momencie... Czyli skuteczność jej się w tym momencie spada. Ona jest optymalna na miarę jej możliwości i potrzeby. Natomiast to rozdzielenie. Tak więc to oznaczać może, że chcąc w kapsułce zgromadzić optimum, a równocześnie przy minimum składników, które są kwalifikowane, dlatego że oszczędzamy. Proszę pamiętać, że kapsułka ma pojemność ograniczoną. Musimy koncentrować się na badaniach, które dowodzą, że przy mniejszej ilości uzyskujemy parametry wyższe, więc gdybyśmy jedni... Fagową ilość. Ja w niektórych przypadkach dochodzi do takiego paradoksu, że trzeba by 4-5 razy więcej zjeść produktów, które normalnie byłyby z sobą nierozdzielone. Oczywiście organizm to rozdzieli. Problem polega na tym, że część ludzi ma niedokwasowe, niektórzy mają nadkwasowe. I w tym się zaczyna dopiero kłopot w dalszym wchłanianiu. Następnie mamy przedłużenie uwalniania właśnie przez to, że faza druga, stała, jest poddawana, nie poddawana obróbce kwaśnej, bo ona nie potrzebuje tej obróbki, dopiero w zasadowym środowisku uwalnia się w 100%, a synergia tych składników powoduje, że one, mówiąc inaczej, dostają się znów optymalnie. Składniki przebadane klinicznie i tu znów podkreślam, każdy z elementów składowych został przebadany. Czyli każdy składnik i kapsułka. Każdy składnik. Wiesz, kapsułka i proporcja, nade wszystko opatentowane proporcja 1:5. Luteiny do zooksantyny. Mówimy, że jest 14 standaryzowanych substancji aktywnych, harmonizowanych, synergizowanych, ale kolagen jest konieczny, bo to jest podstawowy budulec oka. Oczywiście my go podajemy inaczej, ale ponieważ w danym momencie dostaje się do organizmu produkt i być może my nie mamy zapasu kolagenu, więc my musieliśmy podać, który natychmiast jest wykorzystywany, bo to jest chwila, w którym on jest potrzebny. Te badania nie są tylko na pokaz, one tylko potwierdzają, że przeciętne badanie kliniczne robi się na 1000 pacjentów, czasami na 800. Znam, że firmy wprowadziły na rynek bardzo dobry produkt po badaniach 300-250, bo wiedzą Państwo, że to jest moment taki, że trzeba w jednym miejscu lub w kilku ośrodkach zgromadzić w relatywnie krótkim czasie taką samą ilość na tego typu. No jest to koszt niebotyczny, no co dużo mówić. I teraz, gdybyśmy chcieli dokładnie opisać skład, to tak naprawdę na ocenę parametrów biodostępności luteiny przeprowadzono 30 badań klinicznych wśród tych pacjentów. 400, oczywiście. 4000. Na gęstość optyczną plamki żółtej, czyli na poprawienie parametrów maksymalnego działania tejże plamki, 28 badań. Na tak zwaną kondycję ogólną wzroku, na ile to poprawia? Na 22. Akurat nie, 22 badań. 22, nie przypadka, 22 badań przeprowadzono na tychże samych akurat ludziach. Co jeśli chodzi o stan zdrowia kobiet ciężarnych, ponieważ i na noworodków, bo to wpływa, kobieta w tym momencie ma inne zapotrzebowanie, żeby siebie obsłużyć i kształtujący się wzrok i inne zmysły dziecka. Więc zrobiono ogólnie na zdrowie ciężarnych kobiet, ale tu było 14 badań. Co ważne, że luteina zooksantyna, ale część tych antyoksydantów
wpływa bardzo korzystnie na skórę. Wobec tego na stan skóry, na poprawienie jej parametrów, elastyczności zwłaszcza, mówiąc inaczej jędrności, przeprowadzono 4 akurat badania kliniczne, no i wreszcie na funkcje poznawcze, czyli ogólne funkcje pozostałych zmysłów, przy okazji na ile ten nasz suplement wpływa na pozostałe zmysły, jedno badanie. Czyli jakby nie tylko wzrok najmocniej, ale inne rzeczy. Tak, więc jak Państwo dodacie sobie, to będziecie wiedzieli, w ile w zakresie wzroku przeprowadzono tych badań. I to ogólnie mówiąc wszystko, co w największym skrócie chciałem Państwu przekazać. W tej chwili jestem otwarty na pytania, natomiast te, które dzisiaj nie uda nam się omówić do końca, pamiętajcie, że w identyczny sposób czasami Państwu przyjdzie jakiś pomysł, żeby zadać pytania. Oczywiście, no to też możemy iść tym kierunkiem, żeby tak, do sponsora wrzucić pytanie do biura wtedy. Pytania, które od konkurencji do nas trafiają, Państwa nie powinny w ogóle dotyczyć. Jeżeli oczywiście ktoś w ten sposób zadaje pytanie, proszę go zaprosić na konferencję. Niech sobie opłaci obecność, przecież to najlepsze źródło informacji, tak, będzie źródłowej. Wy nie jesteście fachowcami w branży. Wy jesteście, mówiąc ogólnie, w świecie... Nośnikiem informacji, tak. Ja bym informacje, tak, że istnieje coś takiego. Tak, natomiast tak, od merytoryki są zupełnie inni. Czy w tym temacie jeszcze slajdy, panie doktorze, na zakończenie? No i na koniec, jeśli chodzi o luteinę zeaxantynę, to jest taka techniczna możliwość, kiedy ekstrakcja przede wszystkim luteiny była oparta o oleju żywicy pozyskanego z nagietka. Oczywiście luteina występuje również w nagietku i musieliśmy mieć tak zwaną bazę, która pozwala w pełni wyekstrahować. Było zjawisko tak zwanego zmydlania. Nie myślcie, że stosowaliśmy mydło, ale tak się w laboratorium nazywa, żeby po prostu oddzielić tą frakcję, żeby estry luteinowe były. Następnie oczyszcza się i uzyskuje się wtedy czystą luteinę. Oczywiście z aksamitki wyniosły. Niektórzy na Śląsku, to zapewne Państwo wiecie, że nazywano tą śmierdziuszkę. Intensywność zapachu wynika z ilości olejków, tak zwanego safranolu, bo on jest identyczny jak w szafranie. Tyle tylko, że składniki szafranu, mówiąc inaczej, po pierwsze, że no, po prostu są pozyskiwane nie z tej strefy, czyli fitoremediacji nie mają, a poza tym są też wykorzystane do zupełnie innego celu, do tak zwanej, mówię, poprawienia parametrów zmysłu jako takiego. No i wreszcie widzą Państwo najistotniejsza rzecz. To, co nas wyróżnia i co zostało patentowane, jest ta proporcja. Ta ona została zastrzeżona, przebadana również klinicznie, no i oczywiście potwierdziło to 4200 pacjentów. Okej. Okay. W takim razie myślę, że na ten moment mamy wszystko. Ja tutaj mam pytania, kochani. Tak? Ja to przeczytam, bo tu niektóre się powtarzają. Okej, okay, dzięki. To tutaj często są pytania odnośnie stosowania, już mówię. O Jezu, dobra, to może zacznę od tego. Jak długo trzeba stosować, by odczuć efekt, czy w ogóle może się to cofnąć, czy robić jakieś serię, czy wracać do kuracji? Takie pytanie. Proszę Państwa, od razu odpowiem. Ja mógłbym powiedzieć na reakcji mojego wzroku. Już widzę poprawę, choć ona jest minimalna, o akurat 2/10 w stosunku do 1,5, w tej chwili mam 1,3. To stosuję przez miesiąc czasu, Państwo nie mieliście możliwości korzystania, a ja już wiedząc, że produkt wchodzi na rynek, po prostu najpierw wcześniej, sobie. To tak, jest zasada generalna. Że twórca pierwszy. Jeżeli mu, mówiąc inaczej, to zaszkodzi, no to przede wszystkim nie mu ani nie. No więc oczywiście badania kliniczne były wyznacznikiem zasadniczym, a w tej chwili raczej żartuję. Więc to mogę powiedzieć, ale to nie oznacza, że u każdego będzie taka sama reakcja. Tak samo szybko w sensie. I oczywiście tak naprawdę z uwagi na to, że suplementy pozostałe myśmy sprawdzali i zwrotna informacja, która do nas dociera, takim jednym z najlepszych naszych testerów, bo prowadzi przede wszystkim praktykę, zresztą jest pani dr Borte Badura, gdzie pacjenci, którzy do niej przychodzą, twierdzą, że po 6-8 tygodniach widzą reakcje zasadnicze, które są mierzalne, w sposób pozytywny mówiące o tym. Zresztą część ludzi zauważa to znacznie wcześniej, zwłaszcza ci, którzy są w gorszym stanie zdrowotnym. Proszę pamiętać, że myśmy zostali stworzeni do tego, żeby żyć i się życiem cieszyć. I w momencie, kiedy ono jest poważnie zagrożone, to nasz organizm zachowuje się jak w przysłowiu, że tonący łatwiej się tak. W tym momencie efekty widać znacznie szybciej, ale również często po tym okresie natychmiastowych pozytywnych zmian zauważamy jakby taki regres
To jest konsekwencją tego, że my proponujemy również stosowanie suplementu Duolife, które jest konieczne, żeby na poziomie komórkowym doprowadzić do homeostazji. I on działa jak miotła metaboliczna, czyli wymiata historyczne zanieczyszczenia, które najczęściej gromadzą się nie tylko w wątrobie, ale w tkance tłuszczowej. Jeżeli jest to historia 20, 25 albo 40, to proszę Państwa, to się dzieje rzecz, mówiąc inaczej, bardzo negatywna w organizmie, bo porcja dobowej filtracji jest tak duża, że nerki nie są w stanie tego przepuścić. Więc w tym momencie są objawy jakby alergii skórnej, wziewnej, czasami różne nawet gastrycznej. Tak, tak. I to nie oznacza, że produkt szkodzi, tylko wtedy robi porządek. Przede wszystkim Duolife wtedy trzeba zmniejszyć. Bo to najczęściej Duolife jest miotłem, nie najczęściej. A zwiększyć ilość wody, tak? Doktor. Zmniejszyć przede wszystkim ilość wody, ale można diurezę podnieść na wyższy poziom. Proszę sobie wyobrazić, że ja to zawsze przypominam. Normalna zdolność filtracji przy wypiciu przynajmniej 1,5 do 2 litrów wody, bo metabolizujemy w ciągu doby 2,5 litra wody. Większość pochodzi nawet z sucharów, więc to musimy pamiętać, że to nie tylko, ale chodzi o tak zwaną wodę strukturalną, 1,5 litra wody strukturalnej, żeby one, nasz organizm nie tracił energii na strukturyzowanie tej, która była niestrukturalna. No więc w tym momencie jesteśmy w stanie przefiltrować dzięki pracy naszego serca 750 litrów, mówiąc inaczej, wody. Krwi. I wydalić oczywiście toksyny, które były zawarte w tej krwi. Natomiast w momencie, kiedy wyjmiemy chlorofil na poziomie 2 razy 25 ml, to wzrasta od 70 do 100%, czyli nawet 1500 litrów jesteśmy w ciągu doby oczywiście przefiltrować. I w tym momencie jest konieczność zwiększenia ilości wody. No bo ta filtracja jest, podnosi metabolizm, bo z tego organizm potrzebuje i schłodzenia, bo proszę pamiętać, że metabolizm podnosi również temperaturę ciała. Woda jest rozpuszczalnikiem nieodzownym do każdego procesu, ale również czynnikiem składającym wewnętrzne reakcje. Bo one się odbywają. To nie jest tak, że się grzeje jak na kuchni, ale nasza temperatura ciała świadczy, że to jest podstawowa potrzeba życiowa. Jeżeli temperatura ciała spadnie poniżej 30, człowiek zasypia. Poniżej 30 stopni praktycznie traci przytomność i nawet na przykład przy schłodzeniu w przerębi on się nie utopił, ale się utopi, bo on nie ma świadomości, no tak, że tak. W ogóle ktoś się zrodził. Idziemy kolejne pytanie. Masz tam, kontrolujesz. Kolejne pytanie, dzięki. Tak, już następne powiem. Panie doktorze, proszę mówić do mnie. Ja tu jestem. Nie do mnie, a tam do mikrofonu. Tu jest Zbyszek z tej strony. Na przyszłość pan doktor musi stać. To ja idę z tamtej strony. Już się koncentruję. Proszę. Jest kilka pytań odnośnie dzieci i tu na przykład może szybciutko przeczytam tutaj dwa takie, które sobie zaznaczyłem. Małgosia, czy Pro-Optical można podawać dzieciom od jakiego wieku i w jakiej ilości, skoro nie można otworzyć, podzielić kapsułki? I tu jest drugie, które no też się jakby z tym wiąże. Mata się pyta, czy moja córeczka ma astygmatyzm. W jaki sposób można podawać dla 5-letniego dziecka, jeśli nie umie jeszcze połykać? To są akurat takie dwa powiązane. Proszę Państwa, no jest to problem, że tej kapsułki nie da się rozdzielić. I to jest jeden z akurat czynników, które ja nie rozwiążę w taki sposób, że każę go podzielić. Natomiast chcę Państwu przy okazji przekazać informację, że metabolizm dziecka jest dwukrotnie wyższy od dorosłego człowieka. Zatem ta dawka, która jest, ona jest, mówiąc inaczej, optymalna na potrzeby dorosłego człowieka i nie powinniśmy jej przekraczać. Pytanie, co by było, gdybyśmy przekroczyli? Ja to sprawdziłem. Oczywiście organizm wydali nadmiar luteiny i tyle będzie. Natomiast u dziecka podobna historia. Natomiast wiedzą Państwo, że każdy suplement, nawet przebadany klinicznie, jest on opisany w ten sposób, że jako z racji, że nawet jest to suplement, mówiąc funkcjonalny, czyli wchodzący w nutro farmaceutyk, no ma konieczność, mówiąc, mieć ogranicznik, który wystawia w naszym kraju Główny Urząd akurat do tych spraw. I niestety on określa, że dzieci dopiero powyżej 6 lat mogą stosować. Natomiast ja zwracam się do Państwa o apel, żebyście używali rozumu. I nic więcej nie wolno mi publicznie powiedzieć. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że luteina z organizmu zostanie wydalona i nie będzie szkodliwa dla organizmu, kiedy będziemy mieli jej więcej. Tak więc dla dzieci, które już mają stwierdzone zwłaszcza jakąś wadę, jak najbardziej. Na pewno urocznego dziecka nie, bo to struktury generalnie się kształtują, ale dzieci kilkuletnie
i przy stwierdzonym na przykład zezie, przy astygmatyzmie, krótkowzroczności, oczywiście mogą z tego korzystać. I jeszcze raz podkreślam, ten preparat jest na tyle uniwersalny, że jest w stanie regulować nawet pewne zakresy wad stwierdzonych, te, które my nazywamy wadami, bo czasami jest to genetyczne uszkodzenie, a czasami po przybytej na przykład ospie, nie, zwłaszcza czarnej ospie, no to wiadomo Państwu, że wzrok się psuje, przy cukrzycy tak samo się psuje i w tym momencie musimy stosować suplementy po to, żeby uszczelnić naczynia krwionośne, usprawnić funkcję czustki, ale w tym momencie również na wzrok także. Okej, okay. Kolejne pytanie. Panie doktorze, bo wspomniał Pan właśnie o tym zezie i też jest tutaj pytanie, czy też jest w stanie wyregulować zez u dzieci i u dorosłych? Proszę Pana, w jakimś zakresie tak. Skali możliwości danego organizmu ja nie znam. Wobec tego chcę tylko powiedzieć, że on wpływa tyleż na wszystkie struktury oczne, a zatem na mięśnie, które mówiąc kierują gałką oczną. Wobec tego regeneracja jest obiektywnie zaplanowana. Natomiast to jest cecha indywidualna danego organizmu. Przypomnę tylko jeszcze raz, i to Państwo będziecie musieli pamiętać, nawet jak coś ze snu wybudzi, że człowiek się rodzi z genetyczną zdolnością dostosowania do zmienionych warunków i zdolnością, mówiąc, regeneracji uszkodzonych struktur. Jeżeli jako fenotyp, czyli osobnik, którego widzimy, ma daną cechę, na przykład wzroku, no oczywiście w dwóch alerach, jeden ojca i jeden matki dominujący, to u niego tego typu reakcja regeneracyjna przebiega szybciej. Ale jeżeli on ma cechę pozytywną, warunkowaną tylko jednym alelem dominującym, to nauka do końca tego nie wyjaśnia. To on, można tylko domniemywać, że jego zdolność regeneracji jest mniejsza. Wobec tego nie pytajcie mnie Państwo, jak u danego człowieka to się stanie, dlatego że po prostu tego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zdecydować. Okej, okay, kolejne pytanie. Marcin się pyta, że przy jaskrze pacjenci stosują koagulanty. Jak polecić nasz produkt tak, aby lekarz, z którym pacjent musi się skonsultować, od razu go nie odrzucił, tylko dostrzegł w prooptikalu prawdziwy potencjał? Proszę pana, ja oczywiście dzisiaj może nie powiedziałem, nie użyłem wszystkich terminów. Tak naprawdę również luteina, zooktonstyna, a zwłaszcza astaksantyna powodują tak zwany filtr na powierzchni akurat siatkówki oka, który faktycznie jest w stanie, mówiąc, wyręczyć tak zwane antykoagulanty. Więc w tym momencie jest zaprogramowane to również, dlatego że to są wszystkie czynniki konieczne do zoptymalizowania pracy genetycznych akurat tego narządu zmysłu. Okay. Ja natomiast oczywiście nie wiem, jak dany lekarz się na to będzie zapatrywał. On musi po prostu zapoznać się i mieć otwarty umysł. Ja tylko Państwu powiem o jednej rzeczy. Ja spotykam się między innymi na Radzie Naukowej z naukowcami, którzy mają kierunkową wiedzę gigantyczną, przekraczającą w danym zakresie niewątpliwie kilkakrotnie moją wiedzę. I oni w tym obszarze doskonale się poruszają. Ale jeżeli chodzi o holistyczne pojęcie, czyli rozumienie fizjologii, anatomii i nawet biochemii organizmu, to mówią mi, jak ja jestem w stanie opanować to wszystko. Już właśnie to jest ta różnica, że lekarz musi być wąskim specjalistą, żeby po prostu dobrze wykonywał swój zawód. I w tym momencie to jest nie tyle usprawiedliwienie, ale stwierdzenie faktu, bo inaczej się tego nie da zrobić. Natomiast biolog jest od tego, żeby globalnie, jeżeli oczywiście ma pasję poznawania, a ja przez całe życie staram się poznać, ugruntować to, co na studiach było, gdybym się na tym tylko opierał, to w ogóle Państwo nie wiedzieliście z kim rozmawiać, bo ja bym nie miał żadnej wiedzy. Ja ją pogłębiam za każdym razem, dlatego że po prostu fascynuję się tym tematem. I dzisiaj ja ogarniam to wszystko i dzięki temu, że mam mądrych ludzi obok siebie, my jesteśmy w stanie wspólnie zrobić coś bardzo dobrego. Wysiu, lecisz dalej z pytaniami? Mogę. Jagoda się pyta, czy kobieta w ciąży z wadą minus 6 może bezpiecznie zaszywać Ten proszę wody. Pamiętać przy okazji, żeby była jasność, bo to nie dotyczy tylko tego suplementu. Każdy suplement zażywany przez matkę do dziecka może docierać w ilości 10, a może maksymalnie 5%. Dlatego, że najpierw organizm adaptuje na potrzeby organizmu matki, zwłaszcza w tym przypadku, jeżeli jest luteina, bo głównie o to chodzi, bo antyoksydanty w ogóle dziecku nie są w stanie zaszkodzić, bo one przeciwdziałają negatywnym czynnikom środowiskowym. I matka to wykorzystuje, a dziecku to, co
on jej organizm wchłonął, jest w stanie oddać w ilości 5, maksymalnie do 10%. Czyli spokojnie może używać. To, że jest zastrzeżenie, iż ciężarnym kobietom nie może używać suplementów, wynika z prostej przyczyny. Badań klinicznych takich nie robił, z tego nikt nie ma pewnej wiedzy. Natomiast wszyscy wiedzą, jaki jest mechanizm kształtowania się płodu ludzkiego, że najpierw organizm matki dostaje te składniki i stara się wypełnić podwójną rolę, bo dziecko buduje w takim tempie, że matka praktycznie potrzebuje podwójną ilość pokarmu. Stąd uruchamia się mechanizm tak zwanego apetytu nieprzewidywalnego dla kobiety, która podpowiada, w tym produkcie znajdziesz składnik, który najbardziej jest potrzebny, bo organizm wszystko wyczerpał, a dziecko jeszcze czeka. Czyli ma na to ochotę i po prostu bierze. Dokładnie tak. I tak się będzie działo. Jedziemy, kolejne pytanie, Zbyszku. Mam takie tu odnośnie plamki żółte, ale wydaje mi się, że to też dotyczy innych rzeczy, no bo tu chodzi o prostą rzecz. Czy można zwiększyć dawkę? Czy po prostu... Nie ma. Proszę pamiętać, że robiono badania na zwiększoną zawartość luteiny, bo głównym składnikiem luteina zooksantyna i ta proporcja określona jest czynnikiem regeneracji plamki żółtej. Czyli nie ma sensu zwiększać dawkę? Nie ma sensu zwiększać. Można zwiększyć bez szkody dla organizmu. Pytanie... To szkoda ekonomiczna w tym momencie. Pytanie po co? No. Ta ilość, która jest zawarta w tej kapsułce, została wyliczona dla przeciętnego dorosłego człowieka. No, jak jeżeli ktoś chce, bo ja też spróbowałem większą ilość zażywać i mówiąc inaczej, nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków. Chodzi o to, że niczego się nie działo. Okej, lećmy dalej. Pytanie. Od Basi, czy nadkwasota może mieć negatywny wpływ na wchłanianie wsadzy stałej tego produktu? Nie, dlatego że jest tak gwarantowana, proszę pamiętać, że normalny pH krwi jest na poziomie 2. Schodzi czasami poniżej 2, czyli ta różnica rzędu 2-3 dziesiętnych, akurat pH, w ogóle nie wpływa na stabilność tej drugiej kapsułki, gdzie są stałe substancje. Ja tu znalazłem takie pytanie, nie wiem, czy ty widzisz. Jack Breze pisze: panie doktorze, mój niedoszły teściu, lat 75, wydał w ciągu ostatnich lat około 100 tysięcy złotych na zastrzyki w gałkoczą. Cierpi na zanik plamki żółtej. Od roku czeka na produkt. Proszę nam powiedzieć, w jakich dawkach przyjmować Pro Optical przy takiej przypadłości? Normalnie. Jakie jeszcze produkty warto dodać do Pro Optical? Dziękuję. Kolagen można dodać. Można. Czyli normalne dawki, Pro Optical, tak, plus kolagen. Plus kolagen i Duo Life na dzień i na noc oraz omega 3, omega 6. Dlatego, że ten czynnik jest w zasadzie nieodzowny. Przy wzroku obecność witaminy D3, K2, MK7 jest również kluczowa jak dla pracy serca, jak dla pracy wątroby i dla czuć. Jest jeszcze u Kasi. No właśnie, bo tu jeszcze Kasi Czarneckiej jest pytanie. Możesz, Zbyszku? Ale one, te Kasi Czarneckie, bo one się więcej, już patrzyłem, one się więcej pokrywają. Zobacz, że to już... Tam się odkryła się siatkówka, dzisiaj laserowo się przykleja, jest to koagulacja, natomiast po koagulacji trzeba zregenerować powierzchnię. Ten preparat idealnie się w to wpisuje, ale zawsze Duo Life, jak powiedziałem, omega 3, omega 6 i kolagen będą zawsze potrzebne jako czynnik przyspieszający tego typu regenerację. Dobra, kolejne pytanie, Zbyszku. Jest takie pytanie od Pawła z Wadowic. Tu mówi, że przedstawił chemikowi, mówiąc, że jest to naturalny. On tam zobaczył, tak tu pisze, dość nie. Chodzi o cynk organiczny, że coś takiego nie istnieje, tak ten jego brat tu powiedział. Czy cynk występuje jako metal? Proszę pamiętać, że istnieje pewien grzyb, który jest krewniakiem drożdży, ale nie drożdży pilnych, który normalnie w swoim procesie wytwarza w 100% wchłaniany, bo my to, co nazywamy cynkiem organicznym, to jest taki, który organizm przyswaja lub nie. Na to wpływa nie tylko sama obecność cynku, czy to tak zwane tło biologiczne. Często o tym Państwu mówię. I okazuje się, że niektóre glony, ale najskuteczniej wchłaniany jest właśnie z tych drożdży pożyt pozytywnie działających na organizm. Okej. Okay. Mamy zespół suchego oka, mogą powodować bakterie gram ujemne. Jak to wygląda? Tak. Gram ujemne bakterie, oczywiście, one przede wszystkim atakują tą powierzchnię. Ten preparat, optymalizując skład, jest w stanie uruchomić naturalną zdolność, jak powiedziałem, regeneracji
i adaptacji do zmienionych warunków. Obecność bakterii gram dodatnich jest czymś, co w środowisku jest powszechne. Natomiast ich nadmiar, no niestety, powoduje stany zapalne. W sytuacji, kiedy zażywamy ten suplement i w tym przypadku przynajmniej DualLife, jak powiedziałem jeszcze, kolagen i liquid gold oil, jesteśmy w stanie również poradzić sobie z tym problemem. Jest tu, Zbyszku, jeszcze takie pytanie, Marcin Błąd, myślę, że może być istotne. Przy chorobach przewlekłych jak jaskra lub AMD pełne wyleczenie raczej byłoby cudem. Sukcesem będzie zatrzymanie zmian u pacjenta. W jakiej częstotliwości ponawiać kurację? Jakie odstępy? Proszę Państwa, pytanie. Ja starałem się odpowiedzieć na to wcześniej. Być może, że nie Państwo tego nie zarejestrowali. Otóż my z dotychczasowych stosowań suplementów pozostałych, które nie miały tej formuły i tak precyzyjnej i nie były tak klinicznie przebadane, mieliśmy rezultaty po 6 do 8 tygodniach. Zauważalne. Co to znaczy zauważalne? Powstrzymanie procesu. A później regeneracja to jest kwestia osobnicza. To nie jest tak, że w każdym przypadku będzie identycznie, ale jesteśmy naprawdę przekonani, że taka reakcja będzie, bo te badania 4200 właśnie potwierdziły taką reakcję. To kontynuuję pytania, Zbyszku. Jeszcze to są dwa dość, wydaje mi się, że te dwa są ważne. Akurat to, co teraz doktor poruszył odnośnie tej grupy 4200, jest pytanie, że kim jest grupa 4200 osób przebadanych i jakie problemy zostały im poprawione? W jakim czasie były przeprowadzone te badania? Proszę Pana, to przede wszystkim badania były prowadzone na przyswajalność luteiny zeoksantyny, na poprawę najwrażliwszej części gałki ocznej w pierwszym procencie, dotyczące przede wszystkim siatkówki oka i plamki żółtej. I to jest klucz. Natomiast ponieważ przy okazji te pozostałe składniki zawarte w tym wpływały na akomodację, wpływały na jasność widzenia, oddzielenia dwóch punktów od siebie najbliżej leżących. Między innymi akurat sisandryna, czy też safrol. To wszystko wpływało na to, że praktycznie zbadano cały zakres potrzeb gałki ocznej, włącznie z regeneracją mięśni, akurat akomodacji gałki ocznej, ciśnienia wewnątrzgałkowego, prostowania się po astygmatyzmie nierównych powierzchni gałki ocznej, krótkowzroczności, dalekowzroczności. Więc po kolei wszystkie wady wzroku rejestrowane przez okulistów były, mówiąc w tym momencie, uwzględnione. Okej. Okay. Teraz jeszcze jest takie pytanie, które jest dość ważne, wydaje mi się. Chyba to z pozostałych już chyba byłoby wszystko. Czy są przeciwwskazania do stosowania Prooptika, czy wchodzi w interakcję z jakimś lekarzem? Proszę Pana, jeśli chodzi o leki inne, my w tej chwili jesteśmy w stanie udostępnić, z uwagi na to, że to są praktycznie adaptogenne, większość tych czynników została synergizowana i one działają kierunkowo, nie wchodzą w interakcje z lekami. Tak naprawdę każdy przypadek jest inny. Ja mógłbym się wypowiedzieć, gdyby ta osoba powiedziała, jakie leki stosuje. I to jest dział badań i rozwoju, który dopracowuje publikacje do wewnętrznej potrzeby, dlatego że nikt od nas tego nie żąda, ale w przypadku pozostałych suplementów my mamy całe zestawy dokumentacji świadczące o tym, że leki, które są stosowane przy suplementacji pozostałych suplementów, w ogóle nie wchodzą w interakcję, a jeżeli by wchodziły, to my natychmiast publikujemy. Zwłaszcza kiedy przygotowaliśmy się do wejścia na rynek amerykański, musieliśmy to udostępnić, gdzie w kraju nie ma potrzeby, bo w tym momencie odkrywamy konkurencji, w jaki sposób działamy. A tam są prawne uwarunkowania, gdzie gdybyśmy tego nie podali, ktoś, traktując nas jako konkurenta, mógłby nas oskarżyć, że ukryliśmy coś, że to jemu zaszkodziło. No to w tym momencie firmę by, mówiąc, doprowadzili do bankructwa. W związku z tym myśmy ujawnili, wobec tego dzisiaj nie ma w ogóle żadnej obiekcji, żeby te informacje podawać, tylko pytanie komu. Jeżeli na ulicy spotkacie przedstawiciela innej korporacji, od tego od was żąda, to przepraszam, jest takie brzydkie młodzieżowe określenie na drzewo. Niech przyjdzie na konferencję i zada pytanie,
albo po prostu niech naprawdę, no przynajmniej zdobędzie troszeczkę wiedzy na ten temat, bo jeżeli są wyrywkowe informacje po to, żeby mówiąc zaskoczyć kogoś, kto nie ma obowiązku znać wszystkich szczegółów dotyczących meritum suplementów. Od tego są specjaliści, od tego jest rada naukowa, od tego są badania kliniczne, które zostały potwierdzone, certyfikaty na całym świecie, a taki człowiek jeden będzie kwestionował zawartość. Jeżeli okulista nie wie, że coś takiego jest, to niech się dołączy. Ja mam przypadki takie, proszę Państwa, że po raz pierwszy chcieliśmy sięgnąć po, mówiąc, dotacje na innowacyjność. Generalnie w naszym kraju się mówi, że są dotacje na innowacyjność produkcji. Wszystko, co robimy, jest tak innowacyjne, że z jednym produktem, w zasadzie półproduktem, który miał ustanowić bazę zasadniczą dla produktu finalnego, mieliśmy już informację, że jedna z firm niemieckich nawet na tony będzie od nas kupowała, bo nie są w stanie syntetyzować tego. Myśmy mieli opanowane to. Wobec tego postanowiliśmy w tym momencie, mówiąc, sięgnąć po dotacje na zwiększenie, mówiąc, produkcji, na maszyny, które w zasadzie w 80% nawet można by sobie zrefundować po ich zakupie i kiedy one zaczną działać, to wtedy będziemy dostali zwrot. I okazuje się, że ja pojechałem na to wcześniej, trzy miesiące przed spotkaniem, całą dokumentację. I trzech profesorów, jeden fizyk, biolog i chemik, stwierdzili, że tego zjawiska, które myśmy udowodnili, a nie tylko my, tylko na świecie wiele ośrodków naukowych, potwierdziło, że istnieje, że tego nie ma. Ja, jak jestem człowiekiem powolnym, mówiąc, znaczy nigdy nikogo nie atakuję, wypowiedziałem takie słowa. Panie profesorze, to gratuluję pomysłu na postęp w Polsce, jeżeli pan nie przeczytał, że tego nie ma. Proszę Państwa, od tego momentu w ogóle trzej panowie zaczęli mnie atakować. Więc wobec tego w ogóle nie skorzystaliśmy, ale była inna historia. Przy następnym akurat posunięciu wysłaliśmy akurat człowieka, który nadzoruje produkcję. Jest to specjalista, który w Anglii skończył studia z zakresu akurat technologii farmaceutycznych. No i oczywiście od razu rozpoznali, że ta firma, co, znów przyszliście udowadniać coś, czego nie ma? Wobec tego w ogóle nie sięgamy po to, bo przypuszczam, że ci ludzie, którzy są spauperyzowani jako naukowcy, w momencie, kiedy coś ważnego mają, firmom, akurat topowym na rynku, mówią, wiecie, coś jest jakiś bardzo ważny pomysł, który może wam przeszkodzić. No więc być może, że sprzedają te wiadomości, a to jest mój tylko pomysł, wobec tego w ogóle nie idziemy w tą stronę, nie sięgamy po żadne dotacje, robimy wszystko z własnych środków. Tak to mniej więcej wygląda. Okej, kolejne pytanie. Jesteś, Zbysiu, jesteś? Śledzisz? Moment. Mówię, że wiele w zasadzie tu już nawet się pojawiły następne, ale tak naprawdę one się powtarzają. Ja mam propozycję, żeby sobie to później jeszcze raz przesłuchać, bo może pisząc pytanie nie zauważyliście. Natomiast jest jedno takie pytanie, które chciałbym zadać. Gdzie to on jest? Po operacji zaćmy przy sztuczce. Czy jest sens stosować optical? Jest. Podobnie jak zauważyłem takie pytanie, u dziecka. Ale to było, z dzieckiem już pan mówił. Tak? Tak. Jak podawać przy 6-letnim dziecku. Tak, tak. One w zasadzie się powtarzają. No tutaj proszę może... Proszę Państwa, spieszcie te pytania, bo robi się tak, późno. Bo jest tak. Ja późno, a pytanie jest cała masa. Tak. Więc tak. Myślę, że to, co najistotniejsze, dzisiaj starają się Państwu przekazać. Jeżeli nie zrobiłem, to przepraszam, ale ja jako człowiek mam prawo również być zmęczony. Oczywiście. Tym bardziej, że jutro cały dzień mam na konferencję, a pojutrze wylatuję znów do pracy. Więc zostawmy to do tego, że ja do tego się ustosunkuję bardzo szczegółowo. Oczywiście myślę, że najlepiej będzie w formie nagranej, a równocześnie... Ale to już znajdziemy nagranie, rozwiązanie. To rozwiązanie techniczne, publikacje. Czyli proszę Państwa, reasumując, kochani, wszelkie pytania, na które nie dostaliście odpowiedzi, napiszcie do górnej linii sponsorowania, wyjście, oni wiedzą, co z tym zrobić, czyli do Biura Badań i Rozwoju doktor dostanie pytanie i wtedy będziemy mogli wrócić za jakiś czas z odpowiedzią precyzyjną w tym temacie. Tyle z naszej strony. Ja doktorowi dziękuję serdecznie za czas, za to, że poświęcił go dzisiaj szczególnie naprawdę dużo dłużej niż zakładaliśmy, ale temat jest wszystkich nas mocno interesujący. Wiele pytań się pojawia. Ja zapraszam Was już na LDS, bo też będzie mowa na ten temat, na BDS-y, dlatego że tam jest też więcej informacji, bo nie jesteśmy w stanie zawsze, że tak powiem, wykorzystać doktora wiedzy i czasu. Te spotkania są po to, żebyśmy wszyscy z tego korzystali. Nie jest to fanaberia i wymysł, tylko po to, żeby
dać większej liczbie ludzi w mniejszej zasobności czasu doktora dostępność do niego i do tych informacji. Więc to jest mega ważne to, żeby wykorzystywać BDS-y, wykorzystywać LDS-y do nauki również w temacie zdrowia. Dzięki wam wielkie, dzięki doktorze. A ja państwu mogę podziękować za tak liczne uczestniczenie. No naprawdę. To świadczy, naprawdę, że naprawdę państwo jesteście dobrymi ambasadorami, tego wam gratuluję i nieście tą dobrą nowinę ludziom, które naprawdę na to czekają. Tak, a ja panie bym... doktorze, Elżbieta Bańka, ja mam takie pytanie. Przyglądam się cały czas panu, ma pan tak cudowną cerę, że będzie pan musiał dla nas zrobić wykład na ten temat. Co zrobić, żeby właśnie taką cerę... Ja myślę, że doktor cały czas te wykłady robi, tylko my nie wyłapujemy tych niuansów, tych wykładów. To jest istotne. Ile, czego, jak, to jest też istotne. I zrobimy, mówię, bo będą jeszcze konferencje. Oprócz wiedzy to jeszcze przepięknie pan wygląda i swoją właśnie postawą i swoim wyglądem pan cały czas daje nam dowód na to, że to wszystko funkcjonuje. A ja mimo wszystko odpowiem pani. Najważniejszą rzeczą, dlatego żeby dobrze się czuć i relatywnie dobrze wyglądać, bo oczywiście cechy genetyczne to podstawa, natomiast przede wszystkim spokojna głowa i życzliwość dla świata. Proszę mi wierzyć, to jest więcej niż 50%. Ja się wyzbyłem wszelkiej oczywiście negatywnej energii, potrafię ludziom wybaczyć bardzo wiele, być wyrozumiały. Nigdy nie angażuję się w jakiegoś typu spory, bo one do niczego nie prowadzą. Z tego pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie być zdrowi, to zapomnijcie o wszelkich krzywdach, które ktoś wam wyrządził. Wtedy zupełnie inny świat jest. A ja z tego miejsca jeszcze chciałem podziękować gospodarzom dzisiejszego spotkania. Zbyszkowi, tym osobom, u których dzisiaj tu jesteśmy, gościmy w Gliwicach, w cudownym miejscu, doktor miał niedaleko, ja musiałem się przejechać kawałek, ale to jest wszystko warte tego, żeby dać wam wiele, wiele wiedzy. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Pozdrawiamy, dobrej nocy. Do zobaczenia na LDS-ie i BDS-ie. Cześć.